Rzemieślnicze wędliny od Schabińskiej. U Schabińskiej sklep. Polecam, sprawdziłem. Wiem co dobre. Ze wschodu Polski, z Beskidu Niskiego. Ja polecam. Wy macie wybór. Kapitan Lisowski. Dzień dobry Państwu. Wita Kapitan Lisowski. Dziś 24 kwietnia 2023 roku i kapitalny przegląd informacyjny numer 7 z roku 2023. Znowu miałem ostatnio tyle zajęć, że nie byłem w stanie poświęcić się takiemu selektywnemu wyszukiwaniu informacji. A nie jest to wcale łatwe. Jeszcze takiego zespołu człowiek nie ma. Robię to sam. Szanowni Państwo, w związku z powyższym, witam. Mam nadzieję, że tydzień zacznie się dobrze. Zachęcam do oglądania, lajkowania, komentowania, subskrybowania, udostępniania, dodawania rady z reklamami i do wspierania mojego kanału, jak i, e, zarówno dziękuję tym, którzy to robią już, zarówno przez YouTube, jak i Patronite. Szanowni Państwo, garść subiektywnych informacji, które przefiltrowałem w ostatnim czasie. E, złe... E, Informacje nadciągają nad firmy, które pomagają łamać sankcje lub biorą udział w imporcie równoległym na rzecz Rosji. Już nie tylko Departament Skarbu, ale i Departament Sprawiedliwości wziął na cel firmy łamiące sankcje, traktujące na równi z innymi przestępstwami federalnymi, federalnymi USA, czyli ściganymi globalnie. Waszyngton przyjrzy się działalności wielu firm, jak i doradców inwestycyjnych, funduszy hedgingowych, banków, firm prawniczych i prywatnych zarządzających majątkiem, którym wcześniej udało się uniknąć kontroli w celu powstrzymywania sposobów unikania antyrosyjskich sankcji. Są to słowa Andrew Adamsa, szefa nowej grupy roboczej Departamentu Sprawiedliwości USA, którą w tym celu założono, po to, by uściślić Antyrosyjskie sankcje. Zapowiedział on m.in. zmianę punktu ciężkości w walce z obchodzeniem sankcji wobec Rosji. Kontroli mają być poddane w szczególności firmy pośredniczące różnego rodzaju. Grupa robocza bada również sposoby wykorzystywania kryptowalut do maskowania transakcji związanych z towarami objętymi sankcjami lub do dokonywania przelewów na rzecz osób i firm podlegających ograniczeniom. Podczas gdy amerykańskie i zachodnioeuropejskie banki są stosunkowo dobre w przestrzeganiu sankcji, jak stwierdził pan Adams, są miejsca na świecie, w których ta kultura nie istnieje. Jednocześnie odmówił podania konkretnych firm, osób czy regionów, na których skupiliby się śledczy, ale każdy z nas tak jest w stanie w łatwy sposób wskazać. Tymczasem podobne rzeczy. Skutki sankcji w Niemczech, dzięki którym przejęto majątki firm, które Należały do kapitału rosyjskiego, też coś się dzieje. Otóż teoretycznie jest zielone światło niemieckiego Bundestagu jakieś aktywa, które zostały nabyte w drodze przejęcia przez niemieckie. Ku temu upoważnione instytucje. O cóż chodzi? Bundestag zatwierdził zmianę prawa energetycznego Niemiec umożliwiającą sprzedaż aktywów Rosniewtu, w tym udziału większościowych rafinerii Szwed oraz loyna, którą mieliby się nawet interesować Polacy, a przynajmniej polskie koncerny. 382 posłów zagłosowało za, a 272 przeciwko przepisom pozwalającym znacjonalizować aktywa rosyjskiego rosniewtu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego po inwazji Rosji na Ukrainę. Co ciekawe, opozycja CDU-CSU krytykowała ustawę jako niesprecyzowaną, a kancelaria Malmendier Legal prezentująca Rosneft, zapowiedziała, że sprawdzi zgodność tych przepisów z przepisami unijnymi. Aktywa Rosniewtu, w tym akcje rafinerii Szwed, a to są 54%, znajdują się od września 2022 pod zarządem komisarycznym Niemieckiej Agencji do Spraw Sieci Bundesnetzagentur. Zarząd został przedłużony w marcu 2023 roku i po raz pierwszy i o całe 6 miesięcy. Rosniewc zarządza 12% mocy przerobowych rafinerii w Niemczech, posiadając udziały mniejszościowe jeszcze w dwóch obiektach. Istnieje obawa, że Rosjanie mogą wykorzystać te wpływy na szkodę bezpieczeństwa energetycznego Niemiec oraz regionu. Warto zaznaczyć, że rafineria Szwed zaopatruje m.in. Polskę Zachodnią, jest bardzo dobrze znana wszystkim z branży. Ponadto trwają spekulacje na temat możliwości zastosowania Neptuna przez Polski Orlen. Według informacji Business Alert, władze regionalne oraz biznes nie są zainteresowane taką opcją. W grę wchodzą inne spółki, jak chociażby niemiecki Hoyer. Natomiast część polityków, co do których poglądów możecie się państwo sami zastanowić, sugeruje, że należy wziąć firmy, Kazachstanu, która oferuje Niemcom dostawy ropy przez ropociąg przyjaźni ciągnący się przez Rosję. Tymczasem spore zamieszanie w ostatnich dniach wywołał ambasador chiński we Francji, Lu Shey, który powiedział francuskiej sieci LCI, że kraje byłego Związku Radzieckiego nie mają suwerennego statutu, statusu, przepraszam, jako niezależne narody, co ignoruje uznane na arenie międzynarodowej granice w Europie Środkowej i Wschodniej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin w trybie kontroli szkód po tym jak ambasador we Francji zakwestionował suwerenność państw poradzieckich napisały m.in. komunikat Chiny szanują status byłych republik radzieckich jako suwerennych krajów po rozpadzie Związku Radzieckiego. I powiedziała to w poniedziałek rzeczniczka resortu pani Maom Ning. Natomiast... Nie czekając na to, co się będzie działo dalej, litewski minister spraw zagranicznych, pan Landsbergis, powiedział, że wszystkie trzy kraje bałtyckie wezwą chińskich ambasadorów w szarży aby zażądali od nich wyjaśnienia polityki wobec ich krajów i aby przypomnieli im, że Estonia, Łotwa i Litwa były suwerennymi krajami nielegalnie okupowanymi przez ZSRR. To nie pierwszy tego typu wyskok w ostatnim czasie ambasadorów chińskich, którzy przecież nikt to nie wierzy, że mówią w swoim imieniu. Jest to sądowanie reakcji świata, czy będą się już bać chińskiej, chińskiej reakcji na ich reakcję, czy też nie. A teraz hmm, coś, co może yy, wielu rozgrzać serca, a na pewno stanowi o tym, że przez jakiś czas światu przypomina się smutna prawda i bolesna historia. Otóż media na całym świecie szeroko komentują książkę holenderskiego dziennikarza Davida De Jonga pod tytułem Nazistowscy miliarderzy, w której opisuje on historię pięciu niemieckich bogatych rodów stojących za potężnymi koncernami, takimi między innymi jak BMW, Porsche czy Dr Edker, i które zarabiały miliardy na współpracy z nazistami. Po przeczytaniu tej książki już nigdy nie zasiądziesz za kierownicą Volkswagena, nie ubezpieczysz domów Allianz, ani nie sięgniesz po pizzę doktora Edkera w supermarkecie bez mdłości i niepokoju. Napisał w recenzji książki brytyjski dziennik The Daily Telegraph. W tej skrupulatnie opracowanej książce The Young dziennikarz śledczy i były reporter Bloomberg News zmusza nas do konfrontacji z obecnym dziedzictwem nazistowskich powiązań, recenzuje dziennik Wall Street Journal. Amerykańska gazeta zaznacza, że lukratywne dziedzictwo zmowy z Hitlerem żyje w ogromnych fortunach pięciu niemieckich dynastii. Volkswagen, Porsche i BMW to jedne z najbardziej szanowanych i cenionych marek samochodowych na świecie. Jednak ci trzej giganci niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego mają mroczną przeszłość, którą starają się za wszelką cenę ukryć, napisał z kolei hiszpański dziennik El Mundo. Hiszpański. A oni też mają. W swoim kraju trochę za skórą w tej kwestii. Fasynujące szczegóły i wciągający styl sprawiają, że nazistowscy miliarderzy to mocna książka, ujawniająca szerokiemu gronu odbiorców istotny aspekt toczącej się wewnątrz Niemiec dyskusji podkreślił brytyjski dziennik The Spectator. A więc można przypomnieć takie bolesne fakty. Tymczasem. E jeśli już mówimy o pamięci, są bardzo przykre y, kolejne informacje ze wschodu. I nie chodzi tu o Ukrainę akurat. Pomnik upamiętniający Polaków i Litwinów, ofiary sowieckiej deportacji do Galaszoru w kraju permskim w Rosji został zniszczony. Powiadomiło o tym w sobotę Stowarzyszenie Memoriał, czyli niezależna rosyjska organizacja pozarządowa dokumentująca stalinowskie zbrodnie, która ma coraz większe problemy z funkcjonowaniem w Rosji. I właśnie tego typu informacje zostały przedstawione. Dochodzi do regularnego niszczenia miejsc pochówku, zarówno na Białorusi, jak i w Rosji, miejsc pamięci. Ja rozumiem, mają jakiegoś focha o to, że likwidowane są pomniki ku czci rzekomych wyzwolicieli Armii Czerwonej, Armii Radzieckiej, która wyzwalała nasze ziemie litewskie, łotewskie, estońskie spod niemieckiej okupacji. Ale bądźmy szczerzy, to nie było wyzwolenie, to było zniewolenie. Będę jeszcze miał w najbliższym czasie materiał o tym, jak są trudne niektóre elementy w polskiej historii, ale na pewno nie ma wątpliwości co do tego, że wyzwalanie przez Armię Radziecką było nie mniej bestialskie niż zajmowanie tego terenu przez Niemców, a w wielu przypadkach było dużo gorsze. Pomnik powstał w roku 2016, ten o którym tu jest mowa. Na cmentarzu były osady zesłańców Gala-Szor, która funkcjonowała w latach 39-70. I jest to bardzo przykra okoliczność, ale częściej słyszymy niestety o tym, że to Białorusini zaorują, zaorywują całe polskie cmentarze. Tymczasem Nawiązanie do przecieku, jaki miał ostatnio miejsce, jeżeli chodzi o jego ujawnienie wtedy miał miejsce i dotyczący no, nieuprawnionego dostępu do informacji o klauzulach wysokiego zaszeregowania, jeśli chodzi o y, tajemnice w Stanach Zjednoczonych. Żołnierz amerykańskiej gwardia rodowie odpowiedzialny za wyciek tajnych dokumentów w serwisie Discord, jak się okazuje, kierował je znacznie wcześniej, wcześniej i częściej do znacznie większej grupy, niż przypuszczano zdaniem dziennikarzy śledczych z The New York Times. Według gazety, w lutym 2022 roku, wkrótce po inwazji na Ukrainę, użytkownik o profilu pasującym do należącego do żołnierza sił powietrznych Gwardii Narodowej Jacka Teyshery zaczął rozmieszczać tajne informacje wywiadowcze na temat rosyjskich działań wojennych trafiły Trafiały one do wcześniej nieujawnionej, liczącej około 600 członków grupy czatowej na Discordzie. 21 letniemu tej postawiono zarzuty karne za wyciek w internecie ściśle tajnych danych wywiadu wojskowego, które dochodziły do około 50 osób. W tej sytuacji oczywiście zarzuty o rozszerzeniu. Po tym jak został aresztowany 13 kwietnia. Nie jest jasne, czy władze wiedzą o tajnych materiałach zamieszczonych na większej grupie czatowej Discord, zaznaczył Nowojorski Dziennik, ale na pewno dokumentację tego typu udostępnią właściwym służbom amerykańskim. The New York Times. Podkreślił, że ujawnione materiały zawierały szczegóły dotyczące rosyjskich i ukraińskich ofiar, działań moskiewskich, agencji szpiegowskich i aktualizacji na temat pomocy udzielanej Ukrainie. Użytkownik, co więcej, jest jasne, że zawiadamiał, że zamieszcza informacje z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, CIA i innych agencji wywiadowczych, zdaniem New York Timesa. Sprawę TechShary Traktuje się jako jedno z najpoważniejszych naruszeń bezpieczeństwa USA od czasu, gdy w 2010 roku na stronie Wikileaks pojawiły się. Jak to woli, Wikileaks? Pojawiły się ponad 700 tysięcy dokumentów, filmów i not dyplomatycznych. Pentagon nazwał wyciek spowodowany przez tego żołnierza Gwardii Narodowej celowym przestępczym działaniem. Wyszło na jaw dopiero wtedy, kiedy na początku kwietnia poinformował o tym. New York Times, a więc nie świadczy to za dobrze o systemie kontroli dostępu do informacji. Zresztą, jakim cudem zwykły szeregowy yy, i to z Gwardii Narodowej, a nie z czynnej służby miał w ogóle dostęp do takich rzeczy. A teraz coś innego, ale również związanego z internetem i komputerami. Szanowni Państwo, według rozwoju sztucznej inteligencji a raczej wobec takiego rozwoju, naukowcy zaczynają otwarcie mówić, że ocenianie prac zawodowych uczniom i studentom staje się praktycznie niemożliwym zadaniem. Ostrzegli o tym ostatnio brytyjscy eksperci od edukacji, którzy podkreślają, że w tej sytuacji egzaminy będą bardziej istotną kwestią niż do tej pory. Ryzyko plagiatu zawsze w jakimś stopniu istniało, zwłaszcza w przypadku prac zadawanych do napisania w domu. Ale ustalenie, czy uczeń sam stworzył pracę, którą przedstawił, stało się teraz praktycznie niemożliwym zadaniem dla nauczycieli, dyrektorów i komisji egzaminacyjnych, zdaniem tych brytyjskich naukowców. I w tym zakresie właśnie swoje ostrzeżenie wystosował również edukacyjny think tank IDSK. Dodał, że wraz z Dostępnością coraz lepszych systemów sztucznej inteligencji prace zajęciowe stają się coraz mniej wiarygodną podstawą do oceny uczniów. Z kolei Joe Saxon, dyrektor Ofqual, urzędu odpowiedzialnego za egzaminy i testy w szkołach, powiedział, że chat GPT uczynił tradycyjne egzaminy ważniejszymi niż kiedykolwiek, a system oceny już nadwyrężony bardzo mocno przez COVID-19 będzie musiał podlegać dalszym metamorfozą, aby zabezpieczyć się przed wpływem tej technologii na wyniki naukowe. Tymczasem mamy kolejny news dotyczący spraw chińskich. Żaden kraj nie ma prawa ingerować w relacje Chin z Rosją, oświadczył w ostatni piątek rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin, odnosząc się do zarzutów ze strony USA dotyczących stanowiska Pekinu w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rzecznik skomentował w ten sposób słowa ministra skarbu, czyli ministra finansów USA, pani Janet Yellen, która oceniła, że Chiny nie są poważnie zainteresowane zakończeniem wojny na Ukrainie, skoro deklarują partnerstwo bez granic z Rosją. Rzecznik chińskiego MSZ przekonywał, że stanowisko Pekinu w kwestii ukraińskiej jest obiektywne, a relacje chińsko-rosyjskie nie są wymierzone przeciwko żadnemu innemu państwu i nie mają charakteru konfrontacyjnego. Oskarżył przy tym USA o skalowanie sytuacji i dążenie do konfrontacji pomiędzy grupami krajów. Władze HRL nie potępiły rosyjskiej agresji i wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją. W oficjalnych komunikatach mowa najczęściej o kryzysie albo kwestii ukraińskiej. A sam Pekin sprzeciwia się też sankcjom nakładanym na Moskwę, a chińskie media przekazują jak najbardziej propagandową narrację Kremla. Ale nie tylko tu są poważne kwestie, jeśli chodzi o stanowisko w sprawach dotyczących innych, a nie tylko krajów, których się tyczy dana krytyka. Otóż dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung zamieścił felieton krytykujący polsko-izraelskie porozumienie o organizacji wycieczek izraelskiej młodzieży. Autorami felietonu, który może wywoływać kontrowersje, są niemiecka. Może, na pewno wywołuje. Są niemiecka politolog i doradczyni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Spraw Wrogości wobec Muzułmanów. Sabanur Nur Hima, no bardzo, bardzo właściwa osoba do kwestii e, relacji polsko-żydowskich i, jakby to powiedzieć, chrześcijańsko-judaistycznych. Oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego imienia Anny Frank we Frankfurcie nad menem Meron Mendel. Oceniają oni, że zawarte niedawno przez rządy polskie izraelskie porozumienie kończące spór o organizację wycieczek izraelskiej młodzieży do miejsc pamięci w Polsce jest w rzeczywistości skandalem. Jego skala staje się wyraźna, gdy spojrzy się na listę miejsc w Polsce, do których wysyłana będzie izraelska młodzież. Chodzi m.in. o Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Autorzy felietonu zarzucają m.in. Według nich wymazywanie pewnych rozdziałów jak najbardziej podnoszą to, że to Polacy, czyli bardzo rezonujące ze zdaniem pani Engel King, mieli duży udział w e, tragedii Żydów na ziemiach polskich tragedii, przypomnę, zorganizowanej przez Niemców, którzy okupowali polskie terytoria. Więc mamy tutaj kolejną odsłonę bardzo negatywnego i zorganizowanego, tak bym powiedział, systemu oczerniania narodu polskiego pod każdym możliwym względem, jeśli tylko chodzi o jakiekolwiek relacje polsko-izraelskie. I, co najważniejsze, próbę przerzucenia odpowiedzialności za nieludzkie traktowanie Żydów przez Niemców na Polaków. Mi się to nie podoba i w żadnym wypadku ja z czymś takim zgodzić się nie mogę. Tymczasem, według aktualnego ministra spraw zagranicznych Niemiec, natrwale dokonano zmian niemieckiej polityki względem Rosji. Zobaczymy jak to będzie. A póki co, ponad 20 niemieckich dyplomatów musi opuścić Rosję. Jest to reakcja odwetowa Moskwy za masowe wydalenie rosyjskich dyplomatów z Niemiec. Uważam, że wydalenie samych dyplomatów i personelu dyplomatycznego rosyjskiego z Niemiec to zdecydowanie za mało. Uważam, że Niemcy powinni dokonać głębokiego przeglądu wszystkich tych, którym udzielono azylu. Wszystkich tych, którym udzielono prawa stałego pobytu, a są Rosjanami, a którzy tak intensywnie protestują przeciwko jakiejkolwiek formie sankcjonowania Rosji i robią to sobie w jawny sposób w Berlinie. Rosja zapowiedziała wydalenie tych 20 dyplomatów, a rzeczniczka rosyjskiego MSZ, pani Zacharowa, czyli gwiazda rosyjskiego internetu, określiła to działanie jako odwet za to wydalanie w Niemczech. Są to nawet jak to on nazywa wrogie akty Niemiec wobec Rosji. No bardzo, jakby to powiedzieć yy, słabo wymierne, bo niewiele generujące szkód ekonomicznych, a te byłyby najciekawsze. Zdecydowanie potępiamy działanie Berlina, który nadal w demonstracyjny sposób niszczy całokształt kształt stosunków rosyjsko-niemieckich, w tym ich dyplomatyczny wymiar, napisano w oświadczeniu resortu spraw zagranicznych Rosji. Jego rzeczniczka Zacharowa zarzuciła stronie niemieckiej brak dyskrecji w działaniu. Mimo zapewnień, sprawa o wydaleniu rosyjskich dyplomatów wyciekła wcześniej do mediów. Zacharowa zapowiedziała, że dojdzie też do znaczącego ograniczenia maksymalnie rozwolnej liczby pracowników w niemieckich placówkach dyplomatycznych w Rosji. Już wcześniej został o tym poinformowany ambasador Niemiec w Moskwie, Geza Andreas von Geir, a trzeba przypomnieć, że Niemcy w chwili obecnej stanowią bar, yy, cel, emigracji różnego rodzaju rosyjskiej, bo w chwili obecnej od początku roku już prawie 2,5 tysiąca osób narodowości i obywateli rosyjskich złożyło wnioski o azyl w tym kraju. Rosyjski samolot rządowy w związku z tym wydaleniem znajduje się w Berlinie. Już w sobotę rano w tym celu za specjalnym pozwoleniem Przyleciał ił 96 do Berlina. W Moskwie spodziewano się go z powrotem po południu. Nie było jednak wiadomo, ilu Rosjan Niemcy wydalili lub ilu rzeczywiście puściło kraj na pokładzie samolotu. Specjalne pozwolenie było wymagane ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej dla samolotów rosyjskich. MSZ w Berlinie potwierdziło jedynie, że w ostatnich tygodniach niemiecki rząd prowadził z Rosją rozmowy na temat prezencji w poszczególnych placówkach dyplomatycznych w celu zmniejszenia obecności rosyjskiego personelu wywiadowczego, stricte wywiadowczego w Niemczech. Dalej potwierdzono, że dzisiejszy, że ten wyjazd pracowników rosyjskiej ambasady jest z tym związany. W przeszłości w wyniku ostrych napięć Niemcy i Rosja wielokrotnie wydalały swoich dyplomatów. Już teraz przedstawicielstwa zostały mocno przerzedzone a ich usługi ograniczone. Sytuacja wyraźnie pogorszyła się wraz z rozpoczęciem przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie. W kwietniu ubiegłego roku Rosja uznała 40 niemieckich dyplomatów za niepożądanych i nakazała ich wydalenie. W sumie dotyczyło to ponad 100 osób, ponieważ wyjechać musieli także członkowie rodzin. Liczba wydalonych dyplomatów odpowiadała około 1 trzeciej niemieckiego korpusu dyplomatycznego w Rosji. Była to reakcja na wydalenie na początku kwietnia 2022 40 rosyjskich dyplomatów, których Berlin podejrzewało działalność szpiegowską w Niemczech. Od rozpoczęcia przez Rosję wojny napastniczej w Ukrainie, kraje Unii Europejskiej i Rosji wydaliły łącznie po kilkuset dyplomatów. Rzecz całkiem ważna za oceanu. Była mowa o tym, że amerykańskie czołgi trafią do Ukraińców na początku przyszłego roku. Okazuje się, że niekoniecznie. Przyspieszyliśmy harmonogram dostarczania czołgów Abrams Ukrainie i już w ciągu najbliższych tygodni trafią one do Niemiec na potrzeby szkolenia ukraińskich żołnierzy. Ogłosił to w piątek sekretarz obrony USA Lloyd Austin podczas konferencji po spotkaniu grupy kontaktowej do spraw wspierania Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech, zwanej też grupą Ramstein. Otóż to przyspieszenie dotyczy czołgów M1 w wersjach A1. Jak dodał e, Lloyd Austin, w ciągu ostatnich kilku miesięcy państwa grupy kontaktowej wysłały Ukrainie ponad 230 czołgów i ponad tysiąca pojazdów opancerzonych. Między innymi na potrzeby tworzenia dziewięciu ukraińskich brygad pancernych. Chodziło zapewne o brygady zmechanizowane niż pancerne, ale takie są czasami tłumaczenia na potrzeby dziennikarskie. W chwili obecnej w Niemczech szkoli się 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy, zaś szkolenie przeszło ponad 8800 według generała Marka Majleja. Wyraził też on przekonanie, że szkolenie i wyposażenie przez zachód ukraińskich brygad będzie przesłanką ku temu, że odniosą one sukces na polu walki. Jak on też zaznaczył, a zwłaszcza przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Poza programem szkoleń dla nowo tworzonych ukraińskich jednostek, 65 ukraińskich żołnierzy ukończyło niedawno szkolenie z obsługi systemów Patriot, a pierwszy taki system niedługo będzie obsadzony całkowicie przez załogi ukraińskie. A na koniec łyżka Dziegciu. Szanowni Państwo, niemieckie wojska lądowe nie są w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec NATO w zaplanowanych terminach. Nikt nie mówi, że to już tu i teraz. Wynika to z notatki dowódcy, którą redakcja Bild miała okazję zobaczyć. Chodzi o dywizję pancerną, jaką Niemcy obiecały wystawić do dyspozycji sojuszu. I że nie będzie ona w pełni gotowa do walki, jak napisał w rutynowym komunikacie dowódcy generał Alfons Mais, inspektor generalny Sił Lądowych do inspektora generalnego Sił Zbrojnych yy, Niemiec. Notatka zwiększa presję na ministra obrony Pistoriusa, który musi zmierzyć się z takimi samymi problemami strukturalnymi Bundeswehry, z jakimi borykali się także jego poprzednicy. To nic nowego. Berlin obiecał postawienie do dyspozycji NATO w pełni wyposażonej dywizji, ale w związku z wojną Rosji z Ukrainą zobowiązano się do przyspieszenia terminu na rok 2025, czyli dwa lata wcześniej niż planowano. Dwa lata wcześniej. Jednak bez środków zaradczych oddziały nie będą w stanie utrzymać się w walce o wysokiej intensywności, a także będzie mogło tylko w ograniczonym stopniu wojsko niemieckie wypełniać swoje zobowiązania wobec NATO. Rzecznik Niemieckiego Ministerstwa Obrony powiedział redakcji Politico, że z reguły nie komentuje wewnętrznych dokumentów i stanu gotowości, jednak zobowiązania, jakie są zawarte przez Niemcy na rok 2025, pozostają niezmienne w opinii rzecznika. Niemiecka armia, a zwłaszcza wojska lądowe, czyli Bundeswera, odmówiły komentarza na temat niejawnego dokumentu i jego treści. Gotowość operacyjna drugiej dywizji, którą Bundeswera planuje zapewnić od 2027 roku, jest również według raportu uważana za nierealistyczną, ponieważ dywizja ta nie będzie wystarczająco wyposażona w ciężki sprzęt na wystarczającą skalę w tak krótkim czasie. Mais jako inspektor napisał, że nawet ściągnięcie wszystkich aktywów armii nie umożliwiłoby pełnego wyposażenia dywizji w roku 2025. W swoim raporcie wymienia ciągłe niedofinansowanie i wsparcie wojskowe dla Ukrainy jako obciążenia, które już prowadzą do wyraźnie zauważalnego zmniejszenia gotowości operacyjnej armii. W pierwszym dniu tej pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku Mais powiedział w mediach społecznościowych, że niemieckie siły lądowe są mniej lub bardziej gołe w obliczu nowego zagrożenia i należy o tym pamiętać. Sytuacja kadrowa planowanej dywizji pancernej, zdaniem dziennikarzy z kolei jest obecnie oceniana jako zadowalająca w 79%, dodając, że aby w pełni obsadzić dywizję, czyli 16,5 tysiąca stanowisk służbowych, należy nadzieć priorytet poprzez ukierunkowane zarządzanie kadrami. Takie problemy mamy też my, formując jedną oraz ogłaszając formowanie kolejnej dywizji. Jak stwierdził inspektor, brakuje materiałów i sprzętu do prowadzenia operacji. Ten ostatni będzie niewystarczająco dostępny w przewidywalnej przyszłości. Ktoś ograniczał zdolności przemysłu zbrojeniowego, prawda? Inspektor Majs ostrzegł, że nawet przy sięgnięciu po materiały całej armii, dywizja nie mogłaby być w 2025 roku w pełni wyposażona w systemy celownicze. Jest również zaniepokojony stanem potwierdzonych zamówień na nowy sprzęt radiowy, który ma zastąpić przestarzałe radia w pododdziałach. Niedawno polityk SPD Andreas Schwarz wstrzymał wydawanie środków w Komisji Budżetowej Bundestagu, a przestarzały sprzęt nie tylko zagraża zdolnościom dowodzenia własnymi wojskami, lecz także czyni z żołnierzy niemieckich zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników. A SPD, czy to nie jest ta sama partia, której członkiem i szefem chyba jest Olaf Scholz, kierujący niemieckim rządem jako kanclerz? Mimo wszystkich starań, Dywizja będzie w stanie zapewnić tylko warunkową gotowość operacyjną w roku 2025, stwierdza inspektor Majs. Brak środków i koniecznych priorytetów dla Dywizji obiecanej NATO do 2025 roku prowadzi też do przewidywanych poważnych deficytów w szkoleniu pozostałych jednostek armii, czyli będzie akcja zrzuta. Majs dodatkowo apeluje o zapewnienie wystarczających dostaw amunicji. Obecnie Bundeswehr jest znacznie poniżej wymogów NATO. Czyli zapasów na co najmniej 30 dni walki, a trzeba jeszcze spojrzeć realistycznie. Chodzi o wysoką intensywność działań patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie. Efekty są szczególnie widoczne w przypadku tej kolejnej dywizji pancernej, a raczej dywizji zmechanizowanej. To jest raczej błąd dziennikarski, którą Niemcy chcą wystawić do 2027 roku, ponieważ nie ma już dla niej materiałów i ciężkiego sprzętu do rozdysponowania. Jej pełne wyposażenie zależy w znacznym stopniu od dostaw przemysłu. Już o przemyśle coś wspominałem. To jednak przewidywania nie będą wystarczające, więc pełna gotowość operacyjna dywizji jest już oceniana jako nierealistyczna. Zdaniem inspektora, co gorsza, bez środków zaradczych. Wręcz zabraknie dla tej dywizji personelu i materiałów. Zdaniem inspektora Majsa specjalny fundusz 100 miliardów euro ustanowiony rok temu to za mało, by pozytywnie zastosować środki zaradcze w zakresie przełomu, tak aby prawdopodobnym było podniesienie gotowości operacyjnej armii. Szanowni Państwo, koszt Utworzenia dywizji zdaniem Niemców można więc zaryzykować, że jeżeli chodzi o cały kształt sprzętu, personel i wszystko, to są bardzo grube pieniążki, skoro 100 miliardów nie wystarczy na to, żeby podnieść gotowość armii, no ale całej armii, a niemiecka armia w tej chwili to jest chyba ekwiwalent do czterech dywizji, to by znaczyło, że skoro dla czterech dywizji jest to za mało, to patrzymy już bardziej wąsko. Tu mowa jest o dwóch dywizjach. 100 miliardów euro to za mało na dwie dywizje. W takim razie, hmm, jakie są koszty tworzenia dywizji u nas? O tym się chyba jeszcze za dużo nie mówi, ale trzeba do tego podchodzić realistycznie i mam nadzieję, że nasi decydenci będą w stanie pokazać, powiedzieć, tak abyśmy my, jako podatnicy, oraz ci, którzy znają się na temacie, może mogli pomóc we właściwej optymalizacji kosztów w tym zakresie. A także, przede wszystkim, nade wszystko pilnujmy, żebyśmy się tym wszystkim nie zarżnęli. Bo tu chodzi o długofalowe skutki dla Polski, jeśli chodzi o zdolności obronne i budowanie systemu obronnego naszego państwa. Jako członka NATO, który może i oczekiwać pomocy od pozostałych, jak i udzielać takowej pozostałym członkom sojuszu. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania mojego kanału, dodawania rady z reklamami i do wspierania mojego kanału zarówno przez YouTube'a, jak i Patrona, a także w każdy inny opisany na kanale sposób. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia, cześć. Rzemieślnicze wędliny od Schabińskiej. U Schabińskiej sklep. Polecam, sprawdziłem. Wiem co dobre. Ze wschodu Polski, z Beskidu Niskiego. Ja polecam. Wy macie wybór. Kapitan Lisowski.